Cześć, Misa, Mizzle, can you buzz in your tea? Mizzle, listen in. W serii zajrzyjmy do... I na czym będzie ta seria polegać? Pewnie się zastanawiacie. Czekajcie, zobaczcie, jaki oni mają domek. Trochę mroczny, ale duży. Bogaty. Będzie to seria, w której będziemy zaglądali do różnych rodzin. Będziemy na przykład, to jest odcinek Ćwir. Potem na przykład sobie do Langrabów. Zobaczymy, o, on gdzie czytać. Oni sobie gadają, dobrze. Tutaj, o. Jest niedziela. Dobra. I zobaczymy właśnie, co to są za rodziny. Jak to działa tutaj. I tutaj związki. On zna... To jest matka, bez pracy. Okej, okay, tutaj jest Bella, o! Jego przyszła żona. Tutaj jest najlepsza przyjaciółka. Ale... Dobra, nie możemy sobie, nie możemy sobie wejść. O, pogawędka, dobry pomysł. Tutaj jest Gwidon, ojciec, dyrektor finansowy. O. No i są po prostu bardzo bogaci. Nie wiem, czy dzieci mogą, ale chyba tak, no. Michała Kapelera zna. To jest chyba ojciec tej Belli. Nika Alto, ale to jest taki znajomy tutaj też. Ich za bardzo nie zna. Ciotka tutaj. Agnieszka Zadek, dobra. A, szkoła. Chodzi do szkoły podstawowej, jest czwórkowym uczniem. I ma tutaj dobrą... grać w zbijaka. Będziemy się tutaj kierowali w miarę, o, wybrać karierę dziennikarską. Tymi, co oni tutaj chcą. Nauczyć się wędkować, pojąć kurt. Dobra, dobry, możemy to zrobić. A co on tutaj robi, ten Gwidon? Pracuj bez końca? A, bo jesteś dyrektorem finansowym. Nas, patrzcie, jakie on ma złe relacje z szefem, z współpracownikami. I spotkań w ogóle nie organizuje chyba. Urządzaj spotkania w miejscowych budynkach i biurach. Być może nie zawsze jest to skuteczny sposób na osiąganie celów, ale z pewnością to skuteczny sposób, aby pokazać innym, że pracujesz. Okej, okay. I co do tej serii? Może tutaj będziemy trochę więcej grali tą rodziną. Tak się trochę domyślam. Jeżeli spodoba mi się jakaś rodzina, no to możemy nawet całą serię z tego zrobić. To jest tylko, o, jest pracoholikiem, dlatego może. Okej, okay, może prosić o awans. A jaki on ma szefa? Bo ma tutaj fatalne z nim relacje. Kto jest jego szefem? Relacje w pracy? Danuta Landgrab, wiceprezes. Chociaż nie ma aż tak, że się psu się w ogóle nie znają, o to chodzi. Na początku wiecie, jest dobrze. Pracuj bez końca, dobra. Ale ocenę pracy ma dobrą, no tak, bo jest taki pracoholiczny. To dlatego. A ona by chciała być dziennikarką, nauczyć się ogrodnictwa i kupić pomidora. Czyta, gdzie się podziała Bella. Wiesz, jeszcze nic się nie stało. No może być tą dziennikarką, chociaż ona jest tak bogata, że właściwie nie musi pracować. Mamy taką kasę. Czy warto ją tam zatrudniać? Moglibyśmy. Można by było w sumie. Tak sobie myślę. Tylko, że wiecie co jest najgorsze? Że ona będzie zaczynała od tego najniższego poziomu. Ona nie będzie, wiecie, jakąś dyrektorką, nie wiadomo kim. Tylko, no niestety, będzie popychadłem. Więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No ale okej. O, telefon dzwoni. Pogawędź, dobra, niech sobie gawędzi. Pewnie. A on? Napięcie, dobra, może nie pracuj. Chociaż on powinien być zadowolony, bo on jest pracownikiem. Że tyle pracuje. Dobra, i mu tutaj rośnie, i rośnie na... Dobra, ale może już skończ. O, kupić coś na wyprzedaży. On jest taki bogaty, jak chce kupować na wyprzedażach. Serio? Pójdziemy sobie. Gdzie jest jakaś gazeta? Dobra. Ja tutaj właśnie będę się starał kierować tymi, co oni tutaj chcą robić.
To taki jest jej zamysł. Dobra. Będziemy próbowali się poprawić tutaj różne rzeczy. Zacznijmy może od tych spotkań. Ciemno jest. O. Dobra, tutaj jest coś na gotowanie. Tutaj, zupa była na słup. Księgarnie, dobra. No to tak, co tutaj jest? Sąsiedzki, to nie ma czasu na takie pierdoły. Pójdziemy sobie tutaj. Zostań wspólnikiem może. Ej, a to jest dobry pomysł. Tylko on by wolał chyba być wspólnikiem. Tutaj, o, tego. Tutaj swojej... tej korporacji wielkiej, a nie jakiejś, wiecie, sklepiku. No właśnie tu będziemy zostawali tymi wspólnikami. Piszcie właśnie, czy chcielibyście na przykład serię, znaczy może serię to nie. Ale trochę więcej odcinków chciałbym jednak zrobić z tych ćwirów, bo to jest myślę taka ciekawa rodzina. I to jest taka ciekawa rodzina, bo się nad tym zastanawiałem. Jaką rodzinę wziąć na pierwszy... na pierwszy ogień. Jaką jako pierwszą tutaj zobaczyć? Zastanawiałem się nad langrabami jeszcze poważnie. Nad różnymi. Ale stwierdziłem, że ćwirowie są taką rodziną, którą gracze ogólnie lubią. Okej. Widzę, jest. Muszę pobierać co tydzień. O, możemy wykupić jeszcze więcej partnerów. Tylko, że wiecie, my że nie mamy nieskończoności pieniędzy. Mamy ich bardzo dużo. Tam laptopy mamy, ale... mamy tutaj... te laptopy... co to jest? Ekonomia. Czytaj ekonomia. Dobra, możesz sobie poczytać, ale dobra, już może nie. Już nie. Teraz, o, zrób psikusa. Dobra, może potem, wiesz? Teraz sobie pójdziemy do supermarketu. Tutaj już nie będziemy wspólnikami. O, pójdziesz na kurs wędkowania. On ma mamy tyle kasy, że 400 simoleonów to są dla nas takie grosze. Dobra, no to on będzie sobie tutaj, o, ona by chciała sprzątać. O, on odwiedzi galerię. On widzę, że tutaj bardzo by chciał umieć malować. Piłkę tej baseballowe ma. No to... patrzcie, dom jest taki, który jest taki... bardzo... taki stary. On jest tutaj dzieckiem. 14 dni do grupy wiekowej on ma. Do nastolatka, patrzcie. A jego rodzice... to jak on będzie nastolatkiem, to oni już będą starzy. Staruszek, no. Emeryt. Czym się różni staruszek od emeryta? A, rozumiem. Ona nie ma pracy, dlatego nie może się Quizzy? Dylan? Well, Snor. Nie, właśnie nie wiem, czy szukamy jej tej pracy, szukam nie, no, ona będzie tam artystą, Gdelni i ambitnym. Więc charakter ma dosyć fajny. On ma tutaj taki charyzmatyczny, to jest dobra cecha. No pracownik, no to nie wiem. Dobrze. Praca niespecjalnie. Odważny, no to jest też dobra cecha. Oszczędny, ogólnie dobra. Ale na jego... no jest tak bogaty, że to akurat u niego chyba jest zła cecha. Gderliwy, też zła chyba. Ona jest nieprzystępna. Zła. Stwierdził, okej. Perfekcjonistka, no to nie wiem. A co ona potrafi? Czym ona by się zajmowała? Malowaniem! A, to jest taką malarką chyba. On tutaj, o, złowić świetną rybę. Dobrze, zrobimy to. Ale najpierw... kupuj produkty spożywcze. Piszcie, jaką rodzinę chcielibyście następną, ale ja myślę, że zrobię na grabu. Aha, co on chciał kupować? Coś na wyprzedaży. A, to nie słowo. Okay.
Nie zamknę. Mieli. Gremlet. Belu di parsto fagala. Lift to mambo. I Tindar. Skrytykuj kiepską książką. Dobra. I potem może jakieś spotkanie byśmy zrobili. Ten otwarty świat to jest super, naprawdę mi się to bardzo podoba. Prowadź spotkanie. Co to jest? Psikusa w pracy. Bardzo się może zrobić. On ma takie auto. Mógłby sobie droższe kupić, ale ma dobre. To jest bardzo dobry samochód. Co tu jest? Co właśnie? Co zrobiła? Popływać. Pływa sobie, a on maluje. Czyli patrzcie, oni też działają jakoś według tutaj tych. Dobra, on tam prowadzi to spotkanie. Co? Aha, wagi. Dobra. Tu jest. Dobra, ona sobie pływa. Niech sobie pływa. A Mortimer jutro idzie do szkoły. Praca domowa. Tutaj jest. Nie wiem, gdzie jest. No, ale nieważne. Trochę. Okej. Okay. Dobra, a kiedy dostaniesz. A czekajcie, a on też może chodzić na różne kursy? Bo wiem, że kurs malowania jest w szkole. To trochę dziwne. Tak, to może się tutaj nauczy. Może jutro, wiecie jak. Ona ogólnie jest bez pracy, no. Zastanawiam się nad tym dziennikarstwem. Fajnie by było. Ale no, ona by była tam popychadłem, tak? O! Aha, Mortimer. Jest, malowanie. Kurs by jeszcze chciał, dobra. Mortimer śpi. Dobra. Okej, okay, otrzymał pieniądze. Fajnie. Jak wygląda teraz tutaj te spotkania? Co? Cały czas. No bo widzicie, on tutaj spotkanie się właśnie ktoś wypadł do pracy, nie? Przejechał tam. Nie. No patrzcie, jak to jest fajnie. Bo inni mieszkają tak poza miastem. Ale że tam... nie pracuje. No chętnie bym ją zatrudnił, tak? No ale nie mogę. Bo ona by była... no nikim. Myślę, że czekajcie. Tu. Usługi, zadzwoń po usługi. Jakiegoś lokaja zamówimy. To chyba jest coś taki, jest. Chociaż w sumie... czy tam jest potrzebne? 120 na tydzień kosztuje, ale mamy kasę, no mamy kasę, więc zatrudnijmy. O, opiekunka dla dziecka, ale to nie, on już się umie, on jest już w miarę duży. Co tu pisze? Ja nie wiem. Upewnij się proszę, że masz... Dobra widzowie. To będzie pierwszy odcinek z ćwirów. Ja już go kończę. Pa, pa.